A Mogę z Tobą posłuchać? Nie synku. Ten podcast jest dla dorosłych. W końcu stąd jego nazwa. Po 22. Dobry wieczór. Witamy Was w po 22 w odcinku numer 2. Dzisiaj jesteśmy we dwóch. Jest Michał Emiot Jankowski. Pozdrawiam serdecznie. Oraz jestem ja, czyli Krzysiek Hader Czyli <laughs> Dzisiaj będziemy rozmawiać o Giereczkach. Wee. Nie ma Dejwa, to możemy spokojnie pogadać o gierkach. Nie no żart po prostu Davies na statku i walczy, żeby nie zatopić swojej łajby. Taki kapitan tego, Clipper. Kapitan rajskiego statku, jak mawiał Zenon Laskowik w kabarecie tej. Ciekawe, ile z naszych słuchaczy pamięta kapitana Clippera. Ciekawe, ile, ilu z naszych słuchaczy jest w stanie powiedzieć, kto występował z Zenonem Laskowikiem w kabarecie tej. A powiedz, Barbara. Nie. <noise> Bo wie co, Remus. <noise> tak. Jak, jak pamiętasz z Rewińskim, jak Rewiński chodził, właśnie a propos Rabarbaru, Rewiński chodził w tym, z tym kołem przewieszonym od traktora i to waju nie będzie, jak to i się zepsuł. To, to nie tak, był jak Rewiński, to był Rudy Schubert. Przepraszam? Jesteś pewny, że to był Oczywiście, Schubert? Oczywiście, ten z, z wadą wymowy, jabajbaj, to był Rudy Schubert. To... A, to był Schubert. My się pomyliśmy z Rewińskim, bo ja oglądałem dzisiaj jakiś e, sketch stary, właśnie Rewińskiego i Smolenia. Mm -hmm. e, I pamiętam, właśnie, Schuberta, że. No to fa faktycznie to był Rudy Schubert, mój błąd. I, i towaju nie będzie, to jak to i się zepsu. Jak to się zepsu. No, koło się popsuło. No a ile traktor ma kół? Ten liczy na tych palcach? tej? To, ile jest dobrych? Trzy. No i widzicie, trzy dobre. Pozytywów trzeba szukać. Tak, prawda? Puszczam sobie ostatnio kabaret. Tutaj w ogóle wiesz? Tak, abstrahując od tego, co mamy nagrywać. Tak, abstrahując od tego, to jest bardzo dobry kabaret. Nie no, prawda jest taka, że bardzo dużo tekstów to jest, są tak naprawdę ponadczasowe i dzisiaj bez problemu znalazłyby zastosowanie w polskiej sytuacji politycznej, mm. o której obiecaliśmy, że nie będziemy rozmawiać. Nie, ale tak powiem jak... Ci, że w ogóle zainteresowanie moje kabaretem z tamtych okresów, właśnie Smoleń i tak dalej, to był zupełny przypadek, to taką, jeśli mogę taką anegdotkę wprowadzić tutaj. A wstępniak jest wstępniak, przyjmie wszystko. Mm. Na początku lat 90. <coughs> pojawiały się kasety magnetofonowe. Hmm, żeby... Wiem. Poczekaj, poczekaj. Kasety magnetofonowe z bajkami dla dzieci. Tam Drzewko Aby Baby, bajka o dzielnym szczwanku, Przygotam Wiedźma i wiedźm Bossy i tak dalej, tak dalej. No i jedno z tych kaset, którą dostałem, była Szczęśliwa Lokomotywa. Tyle tylko, że zamiast bajki, szczęśliwa lokomotywa, nagrane było mm, Bogdan Smoleń yy, i cały ten program Ostry dyżur. Mhm. I to było moje pierwsze. To było takie, wiesz, to był szok, bo ja myślałem, że dostanę bajkę. Fajna bajka, nie tak. Chodź tu. I nie miałem wtedy. Nie, no, to miałem w, w okolicy 10 lat, bo to był początek lat 90. No ale że tak powiem, Początkowo rodzice chyba chcieli mi wymienić to na, na, wiesz, na normalną kasetę z bajką, ale stwierdziłem, że nie, zostawcie mi, to mi się to podoba. No. Fakt jest faktem, że drugie czy trzecie dno to ja dopiero po latach zrozumiałem, jak słuchałem tego. Tak, no. Natomiast, tak, to było, moje, to było moje pierwsze zetknięcie, że tak powiem, ze smoleniem. Potem dostałem sześć dni z życia kolonisty. Miałem to na płycie. No, na kasecie magnetofonowej, no to wiesz. No, no, ja wiem, ja mówię, że później miałem to na płycie, bo byłem oglądać... Na winylu? Oglądać, nie, nie. Byłem oglądać Świętej Pamięci Bogdana Smolenia w Częstochowie, jak przyjechał na jakiś występ charytatywny dla takiego stowarzyszenia, chyba się nazywało to Stowarzyszenie Amazonki. Mhm. I moja ciocia miała właśnie tam bilety i pojechałem tam z rodzicami, bo mi tam zatwiła i miałem płytę właśnie Smolenia z podpisem świętej pamięci, bo mam ją cały czas w domu. No to, pan, dzisiaj to jest już kawałek historii. No. No i dokładnie. tak potem u dziadka świętej pamięci na kasetach magnetofonowych znalazłem przestrojenie, część pierwszą i długą. Ho, 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 klasyka. Klasyka oczywiście. E... Brakuje mi tu jeszcze z tyłu sklepu. <noise> no i potem, właśnie jak na przełomie lat 90 -tych, 2000 -tych, zaczęło się pojawiać coraz więcej różnego typu polskich wydań na DVD, to w końcu pojawiło się też wydanie kabaretu tej czteropłytowe na DVD i mhm. właśnie tam było m.in. z tyłu sklepu. Mhm. I powiem Ci, że no tak, to dopiero takie pełne moje za, za, zainteresowanie i takie pełne moje Zaznajomienie się z kabaretem tej to było właśnie dopiero tam na początku lat 2000, powiedzmy, tak? Mhm. Ja znowu moja historia z tym kabaretem jest taka, że mój tata ich bardzo lubił i miał jakieś tam dwie kasety czy trzy. Oczywiście kasety firmy No Name. Wzięte nie wiadomo z jakiego stadionu i skąd, Aha. no bo to też było na kasetach magnetofonowych. I miałem też jedną kasetę, ale to ani nie było sześć dni z życia kolonisty, ani to nie było z tyłu sklepu, to był jakiś inny występ i to była taka brązowa kaseta magnetofonowa z żółtą naklejką. Mm. Chyba ją mam gdzieś w domu rodzinnym, ale teraz nie mam pewności, czy ona mi gdzieś nie zaginęła, albo komuś pożyczyłem i nie odzyskałem. Naprawdę nie wiem. To brzmi prawie tak, jak opisy tych różnych gier na Atari, jak się różne, czy tam Commodore, jak się to składanki ta... kiedyś kupowały. Idziesz w lewo i szczelasz. No na przykład, na przykład. No ale tak wyglądała ta kaseta, pamiętam i to, no, to było to. Yy, przecież do dzisiaj jest, yy, popraw mnie, jeśli się mylę, albo któryś z naszych, z naszych słuchaczy, jeśli to zna i pamięta, niech mnie poprawi, ale przecież yy, sąd w Opolu to do dzisiaj jest nie do zdobycia. Jakiekolwiek nagranie. Hmm. Bo jakieś tam urywki, nawet były puszczane w telewizjach różnych czy coś, ale żeby dostać całe nagranie, to chyba jest dzisiaj to chyba dzisiaj jest nierealne. Kiedyś pamiętam, że to chyba w ogóle nie, nie można było tego dostać, bo przecież oni tam y, sąd Opolu polu wziął się stąd, że jechali tak nazwiskami, że przecież y, no smolenia zamkli, a Laskowik uciekł albo na odwrót do Stanów, nie? Coś takiego było, ale ja, ja chyba tego nie oglądałem w ogóle. No. W każdym razie, no ich programy są mimo wszystko według mnie ponadczasowe, tak? Opole 81, I... Kabaret tej w sądzie. Tylko, że potrzebujesz, jeżeli masz, to, to naprawdę tam cały długi program, gdzie mocno już rzucali jest Dwie części, każda po 37 minut. To raczej nie będzie całość. No nie wiem, no ale to jest w każdym razie pewnie... To... A, bo mhm. to też jest na kasetach. To, to jest to, co było mhm. na kasetach magnetofonowych. Ktoś zgrał. No tak, no to nie. No to to na pewno nie jest to, bo to jest... To jest właśnie to, że pełnego sądu prawdopodobnie nigdzie nie ma, poza pewnie archiwami telewizji, gdzieś, gdzie tam sobie leżą mm -hmm. i czekają na lepsze czasy, żeby ktoś to kiedyś puścił albo znalazł za 200 lat i znalazł sprzęt, który to obsłuży i dopuścił W ogóle z takich kabaretów to ja w ogóle wychowałem się na kabarecie starszych panów oczywiście. Mhm. Bo i to, i to, mówię, uwielbiałem oglądać, jak tylko się pojawili gdzieś w telewizji polskiej, to, to wieczorami zwykle, i to, to nie, to mówiłem sobie nie, ja to muszę obejrzeć, bo mi się po prostu ten kabaret podobał. Fajne piosenki, mhm. fajne te skecze były. No i tak przeszło z kabaretu tego, potem kabaret Olgi Lipińskiej bardzo namiętnie oglądałem w latach 90 bo mi się zawsze, mm. zawsze mi się kojarzyło to, że kabaret Olgi Lipiński mniej więcej chyba był właśnie wtedy, kiedy Liga Mistrzów była i były skróty Ligi Mistrzów i jakby jednocześnie mi ojciec wtedy nagrywał na kasetę skróty Ligi Mistrzów, kabaret Olgi Lipińskiej i sobie oglądałem jednym ciągiem po prostu. A, spoko, spoko. No i tak, podobał. Pod na tym się w ogóle, że tak powiem, wychowałem, no a potem to tak już, mówię, trzeba było trochę ponadrabiać tej, tej klasyki, czyli właśnie tej, Dudek, inne klasyki. Mhm. Tak, to prawda. Ja natomiast z nowszych kabaretów w ogóle, mhm. no to ponadczasowi tylko kabaret potem i bajki dla potuczonych. No właśnie widzisz, ja potem, mów to, obejrzałem sobie chyba kiedyś raz ich programy, bo mi koleżanka pożyczyła, bo to też było chyba kiedyś mhm. na, jakimś, na jakimś DVD, Dzisiaj na YouTubie także. Natomiast a, ja nie mam w ogóle wobec nich żadnych yy, jakichś tam emocjonalnych po, 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 podejścia na emocjonalnego do nich i mhm. yy, jakby kojarzę tylko pojedyncze jakieś tam yy, czy skecze, czy, czy, czy postaci. Nie, wiesz, jak, jak, jak mówisz mi kabaret, właśnie kabaret potem, to ja o, od razu widzę całą, ten, całą tę ekipę, która tam jest kołaczkowską i tak dalej. Natomiast, nie no mówię, nie mam jakichś takich emocjonalnych tutaj podłożeń. Ale że cię, ja cię doskonale rozumiem. Wiesz, no każdy lubi coś innego, Oczywiście, tak? No, nie No na darmo przecież... na, wiesz, nie na darmo na Jebzidy średnio dwa trzy razy w tygodniu wrzucane są in... w głupie zdjęcia, jak się chłop śmieje z podpisem twój stary śmiejący się z chłopa przebranego za babę w kabarecie. I co, i Genovefa. O, właśnie, Genovefa Pigwa, no przecież to też klasyk. No, dokładnie. Próbuję sobie przypomnieć jeszcze inne takie, właśnie kabarety, których. No i nie mówię o tych. Nie mówię o tych kabaretach, że tak powiem, nowszych. Bo. Te wszystkie typy. wiesz, bardzo szanuję na przykład grupę Mozarta, tak? Bo Czy się... oni świetnie się bawią. Tak. Są, wiesz, zarąbiści muzycznie też, co nie? E, powiem oni... ci, że mocno mi. Mimo wszystko podoba z tych takich nowych, nowych, młodych kabaretów, powiedzmy współczesnych, to wczesne wczesne animu i y, kabaret młodych panów, też wczesny. Mhm. To były te takie właśnie z tych współczesnych kabaretów to rzeczywiście... Nie no, wiesz, no, jest, no, dzisiaj też ta scena cała kabaretowa się zmienia, tak? I Zmieniała się i się zmienia. Ja nie oglądam od jakiegoś czasu praktycznie w ogóle nic. Bo, bo ostatni poziom kawaret. Chciał się w ogóle jak, bawić. Wiesz co, jakbyś sobie obejrzał, czasami ten, są te noce kabaretowe to włączam to. I tak tak. A ja chyba nie chcę. Ale wiesz co, no i, i o to, do tego właśnie zmierzam. O co, co właśnie powiedziałeś. Patrzę na to i to jest tak. Ci, patrzę na tych ludzi, którzy siedzą i, jest, i się chichrają a ja tak patrzę na ten sketch patrzę, patrzę i może przez całą godzinę to mi się usił uś... kącik może mi ze trzy razy drgnie i ja tak się zacząłem zastanawiać czy ja jestem za stary czy to są zupełnie nie, nie, nietrafione żarty nie jestem targetem czy jedno i drugie ja myślę, że po pierwsze jedno i drugie a po drugie nie mam więcej tutaj uwag. No bo to z tych starszych to nie, jeszcze raz, że czasy, się, no, no. czasy się zmieniają, co nie, no wiesz, no ja też do dzisiaj z uśmiechem wspominam Macieja i Smoka z Ani Brumru, tak? tak? Mm -hmm. Więc wiesz, to było. No, to, no to wiesz, było z Tofiku no. tak samo po prostu. No, to... no, oczywiście, że tak. No no dzisiaj naprawdę ciężko, ciężko, żeby, poza tym wiesz, nie wymyślisz koła na nowo, tak? Nie, ale zauważ, że kabarety w PRL-u musiały być dużo bardziej inteligentne ze względu na to, żeby przechodzić pod Cenzura. czujnym okiem cenzury właśnie. Tak? No, oczywiście, że tak. No. A dzisiaj to masz ten kabaret. Nie chcę nikogo obrazić, ale momentami to jest kabaret po prostu prostacki. No, coś tym jest. Coś tym jest. Nie mówię, że wszystkie kabarety, nie mówię, że każdy, że każdy sketch. Tyle, tylko mam wrażenie, że poziom wymagany poziom intelektualny do zrozumienia żartów obniżył się po 89 roku. Znaczy, Z jednej strony wiesz co, to jest dobre, bo ja się przynajmniej cieszę się, że mogło do czegoś takiego dojść. No, to prawda. I mamy nadzieję, że nie dojdzie znowu do sytuacji, gdzie, gdzie że tak powiem trzeba będzie kombinować. To będziemy mieli przerąbane. To sru, jak mawiał Bogdan z Tak. A tam cicho być. Dokładnie. Ale myślę, że przejdźmy do meritum. Ale my cicho nie będziemy mhm. i my będziemy teraz mówić. Tak, my będziemy teraz mówić. Mamy nadzieję, że w miarę z sensem, choć jest piątek wieczorową porą. Jesteśmy zmęczeni po całym tygodniu. No, za siebie. Ho, 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 ho. A, a no tak, bo ty miałeś dwa dni wolnego ty. No, w końcu odpocząłem trochę Ja nie miałem wolnego Do tego dzisiaj mieliśmy awarię Ale stary, awary, więc... słuchaj, wczoraj pojechaliśmy do Teściów Piękna pogoda do jazdy W ogóle świetna drogi Spokój, nikogo w ogóle Jeszcze na mi organ. powiedz, że auto umyłeś To przez ciebie teraz jest taka pogoda Nie, nie myłem auta Twoje szczęście, bo byłbyś winny Ale ja bym miał słuchacze, dzisiaj by słyszę, pojechać <laughs> To po prostu. No, dzisiaj to ci współczuję. Mam fajne. ma właśnie fajnie, tak sporo śniegu na balkonie, więc. No, generalnie fajną mamy zimę tej wiosny. Powiedz mi, dlaczego Od... Chrono Crossa nie będzie na PlayStation? Bo jest 1 kwietnia, kiedy to nagrywamy, i pewnie to news z dzisiaj. Nie, 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 nie. To jest na oficjalnej stronie, słuchaj tego. A nie, przepraszam. Nie ma przedsprzedaży na PlayStation 4. Będzie gra, gra będzie dostępna normalnie. Uf. Od 7 kwietnia będzie. -o to co straszysz? Właśnie. Ty mnie nie strasz. Widzisz, widzisz, widzisz? O. No właśnie. Dobra gra była. No, trzeba być czujnym. Jak ważka Tak. <laughs> Jak bulter. Wściekłym. Będę! Będę! Jak Tommy Lee Jones w ściganym Będę. No, to śpiewam. Tak jest. To przechodząc do meritum sprawy. Co bierzemy na tapetę? Grałeś w hora Grałeś w horizon nowy. A już. Ci. Nowe przygody, w nowe przygody Aloy grałeś. E, powiedz mi, Dobra, czy dla bez, osoby. bez dowcipów ty wiadomych, jakich. Powiedz mi. E, powiedz mi, tak, dla osoby, no? która ograła jedynkę na PS4. No? I zastanawia się nad tym, czy dwójka to jest pewnego rodzaju fajna ewolucja w mechanikach plus trochę wymyślanie koła na nowo. Czy dwójka to jest raczej wszystkiego więcej, wszystkiego lepiej, wszystko lepsze, wszystkiego więcej. No i oczywiście patrząc na wersję na PS5, oczywiście wszystko ładniejsze. Co Jaka do... to jest bardziej gra? Co do wyglądu, to z tego, co widziałem, to wersja na PS5. 4 prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Natomiast wersja, którą ja miałem okazję ograć, czyli wersja na PS5 prezentuje się rewelacyjnie po prostu. To jest festiwal, no niemalże możesz sobie generator tapet zrobić z tej gry. Ma fotomode? Ma fotomode. Mm, nice. Mm, Jakby to powiedzieć? Jedynka była bardzo dobrym tytułem, to tak, dwójka jest również. rewelacyjnym tytułem. Jest w zasadzie to, co było w jedynce, czyli wykorzystywanie różnego typu wiesz, broni, pułapek na polowanie na potworusy, odstrzeliwania im części, etc. Itd. Natomiast mhm. tutaj jest to wszystko, moim zdaniem, podane w sposób taki bardziej. Mam wrażenie, że ta jest dużo bardziej a przystępna. B. Rozbudowana C. Dłuższa i po prostu no tak jak się mówi, bigger, better, tak? Mhm. Czyli nie mamy tak naprawdę jakiejś próby robienia rewolucji na siłę i wymyślania koła na tylko idziemy sobie dalej w kierunku, który obrała jedynka. Zrobimy grę większą, ładniejszą, lepszą, bogatszą w szczegóły. Tak. Zdecydowanie tak, jest dużo bardziej przystępna dla osób, które na przykład lubią zbierać. A twój zmysł z asasyna się odpalił, na pewno. Wiesz, co mi się podoba najbardziej? Nie pamiętam, jak było w jedynce, natomiast w dwójce masz coś takiego, że przykładowo rozwijasz swoją zbroję i na przykład brakuje ci jakiejś części do tej zbroi, żeby ją rozwinąć. To tworzysz sobie coś w rodzaju takiego małego joba, który wygląda, pojawia ci się na, swo, na Twojej liście jako taki mały mini quest. I on ci zaznacza, w którym miejscu na mapie jest wróg. Jeżeli oczywiście gra jest w stanie Ci to pokazać, tak? Bo, czas, bo czasami niektórzy wrogowie pojawiają się tylko w określonych miejscach tylko w określonym czasie, albo na przykład gra nie chce Ci za szybko zdradzić, że tam jest ten wróg ale generalnie gra ci jest w stanie pokazać na przykład, że w tym terenie, na tym terenie znajdziesz tego wroga, od którego możesz uzyskać tę część które której potrzebujesz. Mhm. W związku z tym łatwiej jest w tym momencie znaleźć sobie jakiegoś tam właśnie, potrzebuję jakiejś części do ulepszenia broni, zaznaczam, idę zdobywam, idę levelować broń, super. Tradycyjnie jest tutaj dużo polowania na zwierzątka, na wielkie roboty. E, pojawiają się nowe nowe typy robotów, tych maszyn. Nowe typy broni? Wiesz co, nie pamiętam w jedynce, ile było dokładnie tych typów broni, natomiast w dwójce jest ich naprawdę sporo. I, że tak powiem, każdy może znaleźć Coś, co mu bardziej podejdzie, podejdzie, nie? Ja na przykład lubię gdzieś tam pokitać się po krzakach i na przykład strzelać tymi takimi strzałami trochę wolniejszymi, ale zadającymi jednorazowo większe obrażenia, tak? Uh -huh. Są osoby, które wiesz, wjadą na pełnej na... ujeżdżając jakiegoś innego mecha zwierzaka i zatnąć, wiesz, krążyć wokół jakiegoś potworu i zat zatnąć w niego szybko strzelać. No więc każdy może... Są różne metody, tak? Czyli te podejścia do potworusów są, tak. są różne i to jest... I chwała, i, i chwała za to. Tak. A to, co mówiłeś na pełnej, no to oczywiście Dijkstra z Wiedźmina, czyli trzeba to zrobić po cichu i dyskretnie, a nie na pełnej, kurwie, z ogniem i mieczem. No. A już... Hmm. Tak. a co z fabułą, powiedz mi czy musisz znać jedynkę, żeby zagrać w dwójkę nie musisz, a bo przynajmniej powinieneś, będziesz się czuł lepiej znając jedynkę, nie, ponieważ siadając do dwójki oczywiście będziesz się czuł lepiej, natomiast gra dwójeczka daje ci podsumowanie tego, co się generalnie zdarzyło w jedyneczce aha, okej okay. i jest to że tak powiem takim właśnie jest to wprowadzenie dla osób, które nie miały okazji zagrać w pierwszą część przygód Aloy. Aloy e Aloy, e od razu uprzedzę e przynajmniej wyrażę swoją opinię wy oczywiście macie prawo się mylić tak jak ty ja się nie mylę ja wyrażam swoją opinię, i inni się mylą y -y. Ho -ho -ho. o ja pierdyka oś pojechał pojecha. no, tak, tak się tłumaczę nie, chodzi, chodzi mi o coś takiego, że po tej całej aferze z wyglądem Aloy no to ja tak sobie odpaliłem tę grę Byłem nastawiony, że zobaczę nie wiadomo co, a zobaczyłem naprawdę dużo lepszy model postaci niż moim zdaniem już w pierwszej części. Mm -hmm. I fakt, że raz, że dziewczyna jest starsza o te parę lat, yy, od razu też rzuca się w oczy to, że ona już nie jest tym takim, wiesz, małym, niewinnym dziewczątkiem, które dopiero się uczyło i. Nie chciało nikomu nadepnąć na nogę, tylko ona jest, że tak powiem, ona jest pewną siebie kobietą, która, wa wiesz, walczy z maszynami, wie, że tylko na niej spoczywa, yy, że tak powiem, zadanie uratowania świata i generalnie wszyscy inni to mają jej pomagać, a nie stanąć na drodze, a jak będziecie stawać mi na drodze, to ja was po prostu zrobię, to ja Wam po prostu zrobię, wiesz, ten Kopiri, trzęsienie ziemi, tak? No, no i ona jest, jest świadoma tego. Co, co, co umie, co potrafi i idzie przez to, jak burza. Mamy generalnie fabułę związaną z podzieloną, jakby na kilka etapów. Teraz mogą być malutkie spoilerki, ale to jest. Postaram się jak najbardziej, że tak powiem, spoilerami tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Pierwszy... Pamiętaj, że ty to montujesz i jak rzucasz spoilerami, to ty będziesz zaznaczał te momenty. Ale ja nie będę zaznaczał. Ja, ja, po prostu po... ja nawet nie będę ciął niczego. Ja po prostu puszczę, złączę obie dwie ścieżki i puszczę całość jako jedną rozmowę. jak ktoś chce, to niech sobie przewija. O, rzekłem. To jak chcecie, to przewincie. No. Generalnie pierwsza część G jest związana z tym, że Aloy potrzebuje udać się na zachód. Dlaczego nie będę mówił? ale ma to związek z wydarzeniami z końcówki pierwszej części. No ale żeby udać się na zachód, musi przejść przez bramę. Żeby, mu te, żeby jej te bramy otworzyli, musi odbyć się spotkanie na szczycie między królem, którego poznacie w pierwszej części gry, a przywódcami tam, znaczy generalnie między delegacjami królestwa tutaj wschodnich terenów, i, I delegacjami z plemion zachodnich, tych za, za murem, że tak powiem, tak? Mhm. No więc, oczywiście, jak to, jak to wiadomo, nie, nie, nie trudno się domyślić, że wiadomo, shit hit, fan i tak dalej. No i na skutek pewnych dalej okoliczności pojawiają się pierwsi antagoniści. Generalnie w grze mamy, można się dojrzeć, trzy albo cztery wątki związane z czterema różnymi antagonistami. Którzy to antagoniści, wszystkie te wątki po prostu potem, jakby na sam koniec połączą się w jedno. Że ma to swoje uzasadnienie, dlaczego zostało to wszystko tak podzielone. No ale nie będę spoilował. Mówię, chcę jak najmniej spoilerów tutaj wrzucać. I Aloj, jadąc na zachód, hmm, oczywiście ona chce uratować Ziemię ponieważ Ziemia coraz bardziej się terraformuje w ten taki negatywny sposób, że pojawia się coraz więcej tej roślinności, tego bluszczu, który zabija wszelkie życie, tego czerwonego takiego, co mogliście zobaczyć gdzieś na jakichś trailerach, etc. Itd. No i jedyną opcją dla, dla, dla Ziemi, dla ludzkości, jest wskrzeszenie, w cudzysłowie oczywiście, Czyli uruchomienie programu nadzorującego, czyli Gai. No i generalnie naszym głównym zadaniem, przynajmniej przez pierwszą znaczną połowę gry, będzie odzyskanie Gai, a po odzyskaniu Gai będzie rozwinięcie jej na tyle, żebyśmy mogli sobie poradzić z dalszymi zagrożeniami które gra będzie nam stawiała przed nami. Pojawiają się zagrożenia nowe, pojawiają się nowe zupełnie typy potworów właśnie z tymi zagrożeniami związanymi, związane. No i odwiedzając kole kolejne jakby elementy układanki służące nam właśnie do naprawienia w cudzysłowie Gai, dostajemy nowe umiejętności, które będą nam potrzebne do eksploracji, że tak powiem. Bo jeden, z te, jeden jakby z takich głównych questów zaprowadzi nas na tereny zalane wodą. W związku z tym dostaniemy urządzenie, które umożliwi nam oddychanie pod wodą. Drugą jest. Jed, ostatnia to jest da nam możliwość takich metalowych kwiatków, co były w jedynce takie metalowe kwiatki też do otwierania, to dostaniemy tutaj po jednym z questów też właśnie możliwość otwierania tych metalowych kwiatów, które powodują, że dostaniemy, do, do, że będziemy mieli dostęp do nowych terenów, czyli taka trochę metroidwaniowa taka, że wracamy na tereny, gdzie już byliśmy i odkrywamy na przykład nowe małe miejscówki, gdzie coś znajdziemy, tak? Mhm. Trzy te główne questy dadzą nam trzy możliwe Trzy różne umiejętności, jakby, które nam będą dalej przydatne w walce, etc. i tak dalej. Im dalej na wschód będziemy się przemieszczać, tym będziemy poznawać nowe plemiona, nowe questy, dostawać, walczyć z nowymi zagrożeniami. Nie będę mówił na końcu, kogo spotkamy, nie będę nie, mów. mu, nie będę mówił, hmm, co jest, że tak powiem, na, na, jakby z czym się je ten cały zachód. Natomiast to, co mi się w grze podobało, to jest bardzo duża różnorodność terenów. Bo mamy tereny mocno zimowe, mamy tereny mocno górzyste, mamy tereny mocno pustynne, mamy tereny dżung będące coś w rodzaju dżungli wietnamskiej, czyli. Gęsty, znaczy taki gąszcz, taki burz niemalże, jednocześnie z dużą liczbą przecinających je rzek i gór. Mamy w końcu całe tereny plażowe, gdzie mamy właśnie te zachodnie tereny, są mocno plażowe. No i dzięki temu naprawdę nam się nie nudzi, bo na każdym z tych terenów w dżungli na przykład będą nas atakowały bardziej maszyny, które są na przykład nastawione na atakowanie z nienacka czy na skakanie po drzewach. Na północy będziemy na przykład walczyć bardziej z jakimiś tam wielkimi zimowymi gorylami czy to coś coś ten deseń. Na pustyni będziemy walczyć bardziej z takimi kamien... wiesz podziemnymi czy, czy właśnie takimi jakimiś maszynami związanymi z ziemią, czy z kamieniami. E, o, Jeszcze mamy bagna oczywiście, więc na bagnach mamy wielkie krokodyle, wielkie hipopotamy. Znaczy ja to tak nazywam. Oczywiście nie są to tak nazwane te, mm -hmm. ci wrogowie w, w grze. Natomiast ewidentnie widać, że to jest mechaniczny hipopotam, me, mechaniczny jakiś tam wielki krokodyl e, i tego typu e, tego typu maszyna. Jeśli ktoś się interesuje fabularnie, to powiem, że zakończenie jest satysfakcjonujące, ale jest to zakończeniem totalnie otwartym i główne, znaczy jedno z zagrożeń zostało wyeliminowane, pojawiło się kolejne, które się, które będzie, rozwi które będzie że tak powiem, przedmiotem fabuły w części trzeciej. O proszę. Ale co to jest, w jakich okolicznościach dla, Co, jak i dlaczego, to nie zdradza. Nie, no nie, no nie zdradzę oczywiście, Fabularnie nie. oczywiście jest to Bardzo prosta fabuła i bardzo często Bardzo prosta do przewidzenia Co się będzie działo mhm. Bo nie o to w tej grze chodzi Ale ta fabuła jest spójna Jest dobrze Poprowadzona I No i gra się, że tak powiem Bardzo, bardzo przyjemnie, tak jak to się mówi. Do jednej z rzeczy, które mogę mieć pretensje, znaczy pretensje. W momencie, kiedy dostaję umiejętność właśnie związaną na przykład z tymi metalowymi kwiatami, która umożliwi mi dostęp do wcześniejszych jakichś tam miejscówek czy jakichś takich małych minilosków, żeby zdobywać tam ukryte przedmioty, to spodziewałbym się. Że za takimi, na przykład, właśnie miejscówkami będą się kryły jakieś bardziej wartościowe przedmioty. Powiem tak, w pewnym momencie to ja w ogóle olałem otwieranie tych, tych metalowych kwiatków opcjonalnych, ponieważ wszystko to, co znajdowałem za tymi kwiatkami, było grubo poniżej tego, jak bardzo ja już miałem rozwiniętą postać w sensie Aloy. Która po prostu była już na tym etapie, kiedy ja dostałem ten klucz do otwierania tych metalowych kwiatków, to już na tym etapie gry to Aloy była moja po prostu maszyną do zabijania potworów. Więc proszę, nawet, proszę. nawet mi się nie opłacało już w tym momencie chodzić, łazić i szukać różnych tych. Fakt jest faktem, że jeden z łuków, który. bo tam są łuki, są podzielone, znaczy wszystkie, że tak powiem. Zbroje i bronie są podzielone na różne klasy rzadkości, czyli mamy klasycznie zielone, czyli takie z, te, to są te. Kom, kom, no, szare to są te komony, y, zielone uncommon, czyli niebieskie to są te rzadkie, fioletowe to są te epickie i pomarańczowe, legendarne. Taki standardowy rozkład kolorystyczny bym powiedział. Dokładnie. I powiem ci, że. W Lostarku jest chyba podobnie. Tak, raz do tego dojdziemy, ale powiem Ci, że całą grę praktycznie miałem na sobie jeden niebieski łuk, który dla, dlatego, że on miał jedną konkretną umiejętność, yy, z której korzystałem. Jedną konkretną umiejętność na sobie, z której korzystałem przy zabijaniu potworów. I nie znalazłem na przykład odpowiednika tej, tej umiejętności z tego łuku na łukach większych czy tam bardziej rzadkich, co wydawałoby się są moc, mocniejsze. No może rzeczywiście są mocniejsze, natomiast ta konkretna umiejętność pozwoliła mi bardzo łatwo pokonywać pewne potworusy, jak już się przyzwyczaiłem do tego, jak to, mhm. jak to robić. Bo tak naprawdę w tej grze liczy się dobre oko, ponieważ może być na przykład tak, że walcząc na przykład z takim, nie wiem, jakimś Thunder Joe'em, czy innym wielkim potworusem, to możesz takiego potwora lać strzałami i nic mu nie robić, ale jeśli dokładnie wiesz, w który punkt, w którym momencie mu trafić, i to jeszcze jaką strzałą, o, to, to takiej je... jedynce, nie? Tak, dokładnie. To jesteś w stanie jedną, jednym strzałem, na przykład zdjąć potworusowi jedną trzecią półżycia, bo, bo po prostu wiesz, gdzie dobrze trafić. No to to w jedynce właśnie też tak też tutaj działało. Tak, Bardzo sensowne rozwiązanie. To jest w ten sposób, że ta gra nie wymyśla koła na nowo. Ona buduje na pomysłach wypracowanych w jedynce i tutaj mamy sytuację taką, że no po prostu jest tego wszystkiego dużo więcej lepiej. Mamy W pewnym momencie zdobywamy powiedzmy coś takiego, co możemy nazwać swoją bazą w pewnym momencie gry z której, to, z której to miejscówki będziemy wyprawiać się na kolejne misje. I poznając na trakcie gry różne postacie, niektóre z nich będą przybywały do naszego właśnie tutaj, tej, do naszej tej bazy. I będą potem uczestniczyły w ostatniej misji, jako, nasza, jako nasz support. Czyli będzie to część postaci, które poznaliśmy w jedynce. I będzie to część postaci, które poznaliśmy na, na nowo. Fajnie, fajnie. Ja bardzo tę grę polecam. To jest mówię, taka, mi to przejście łącznie z podkrywaniem praktycznie wszystkiego. To mi tam zajęło z 80 godzin. No, trochę potrwało. No tak, ale wiesz, Ale jeżeli... masz, masz już platynę czy jeszcze? Tak, tak, tak. Boże, po co ja pytam w ogóle? Ja nie wiem. Po co mi to było? Samo przejście pewnie głównego wątku to jest na oko jakieś 40 godzin. Podejrzewam. Na spokojnie tak zupełnie. A pewnie... Mhm. Miałem się coś ciebie jeszcze zapytać. Jej. Myślisz, że to jest tytuł, który może być twoim prywatnym goty? Albo być w top 3 tego roku? Tego roku? Tak. Mhm. Zdecydowanie. Ponieważ, no, co ja będę ukrywał? Ja jestem dziwka na gry, wszelkie gry, gdzie jest dużo znaczników, dużo questów, dużo miejsc do odwiedzenia. Wiem, dlaczego, łażenia, Dla, dlatego się łasisz na dodatek do asasyna? E, no łaszę się, łaszę, ale ciągle no, na razie jeszcze jeszcze jeszcze, ma, jeszcze, no. jeszcze 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 chwila. Kuma, tak, kuma. ale zdecydowanie jest to tytuł, który może osoby niezdecydowane przekonać do kupna PS5? Sądzisz, no? że dla konsoli kupią jedną grę? Że dla jednej gry kupią konsolę, Ty, kurwa. Wiesz co? to jest też temat na dłuższą zmowę, gdzie jak ja słyszę ludzi, że no ale przecież na tej konsoli nie mam w co grać. Jak ja w tym momencie wymieniam im na przykład jakieś 20, 30, 40 tytułów, powiedzmy, nie? Tak, no to, tylko no to że oni ile z mówią... tych tytułów jest. Poczekaj, inaczej, poczekaj. Inaczej. Oni mówią tak, no tak, ale to są multiplatformy. To ja chwila, chwila, chwila. Pytanie. To ty chcesz grać tylko w Exe, czy ty chcesz grać na PS5, bo to jest różnica. Jeżeli to, ma, że to, jeżeli różnica. to ma być Twoja pierwsza platforma, czy druga platforma, główna, czy poboczna. No ale z drugiej strony powiedz o która no nie ma Turbo zacięcia, ale ma PS4 i ogrywa te wszystkie tytuły na PS4, żeby kupiła PS5. Powiedz no... jeśli ma PS4, to myślę, że y, zagrać powinna w wersję PS4. Chyba, że darmowe jest update do PS5, w razie czego później. No właśnie. Natomiast, właśnie, właśnie ja trochę do tego dążyłem, że mając czwórkę, to jest przykład, widzę mój, tak? Bo ja mam czwórkę i piątkę na dzisiaj. Jest Aha. mi niepotrzebna, bo ja na czwórce mogę kupić tego Horizona, Taak. mogę kupić nowe Gran Turismo i też, je, i też w nie pogram. E, natomiast czy, kupię, czy jest sens dziś kupowania dla mnie PS5? No nie, ale myślę, że tak w 2024, roku. Jakbyś chciał zagrać w Cyberpunka. No. Ale no widzisz, tylko że dla mnie PS4 jest kolejną konsolą, a mam Sirius Exa i na niego mam Cyberpunka, więc... Ale no, oczywiście. Każdy ja przykład wiem. też jest inny, co nie? To też, jest, to też jest inna kwestia. Ale weź pod uwagę to, że są gry, które znajdziesz rzeczywiście tylko na konsolach Sony, typu Ratchet, typu Spiderman, typu właśnie Horizon. I okej. Okay, może rzeczywiście w tej chwili jest tak, że. Mm, może się mniej troszeczkę opłacać kupno PS5, bo część z tych gier wychodzi na przykład tylko wychodzi na przykład na PS4. Chociaż na przykład traczet wyszedł tylko na PS5. Ale jedna rzecz jest tutaj dla mnie game Changerem. I to zarówno w przypadku Xboxa 360, jak i, jak i PS5. Jakiego ładowania. Jakiego 360. Jakiego 360? O Jezu, no Xboxa, no Xboxa i XSX, no. Ja Cza, dzisiaj ten to są czasy ładowane. w końcu. Zamówiłem w końcu rzeczy do Xboxa. Dobrze, dobrze, a co zamówiłeś? E, w końcu zasilacz. Ach, do 360, tak? 360, ten mój brakujący zasilacz. I kupiłem sobie lutownicę. Z czarnej listy? Nie, z białej. E, chociaż to bardziej szary kolor. I kupiłem sobie lutownicę i śrubokręty. Czuję się tak spełniony w tym miesiącu, a mamy pierwszy kwietnia. Ach, czujesz się jak prawdziwy mężczyzna z lutownicą, tak? Żebyś wiedział, ta lut akurat ta lutownica będzie mi potrzebna. A więc stwierdziłem, że, a, może się kiedyś przydać jeszcze. A lepiej mieć zawsze swoją. Mm -hmm. Więc y, zamówiłem sobie lutownicę, śrubokręty i zamówiłem zasilacz. No więc, a więc. No, słowem ja dygresji. Tak, no... Ja wiem, że jeśli. No powiem tak, jeśli ktoś nie ma PS4, a, a chce kupić PS5, to niech kupuje. Jeśli ktoś Z ma PS4. W tym PS... wypadku, 100% zgoda. Mhm. Jeśli ktoś ma PS4, to czy jest tyle tytułów, żeby. Uzasadnić wydatek? No to jest kwestia dyskusyjna. No mówię, dla mnie czasy ładowania to jest naprawdę y, podstawa, bo to faktycznie tutaj nie istnieją czasy ładowania na PS5. No tak, ale to jest to, o czym rozmawialiśmy na poprzednim odcinku z wam, że y, ta konsola to jest przeskok, przede wszystkim właśnie tymi czasami ładowania, to, że gry są w 4K i chodzą Wyglądają I, lepiej chodzą, prześlicznie, i Wyglądają tak. lepiej. W końcu spotkałem się z paroma głosami na Twitterze między innymi, że pomimo tego że wylało się sporo gówna na Rockstar, że wypuszczę kolejną wersję GTA 5, to jednak zobaczyłem dość sporo głosów podobnych do mojego, że okrali na PS3 i dzisiaj odpalili na nowej generacji i mówią sobie, o kurwa nie, jaki to jest dobry tytuł. Ta muzyka w radiu, ci przechodnie gadający przez telefony i tak dalej. Tam samo łażenie po mieście jest zajebiście przyjemne, bo ludzie łażą za swoimi, sprawami, za swoimi gdzieś tam sprawami. Mm -hmm. Tu idzie babka z kawą, wyzywa, rzuca tą kawą w ogóle, wiesz, na ziemię, wkurwiona, coś tam. Tu idziesz tym nieznajomym pomóc, co masz te różne przypadkowe spotkania, tak? Mm -hmm. e, no i wiesz, e, ta sekta, do której cię zapraszają, zrobiona na modłę bodaj z cientologów, tak? W gta v, co była. Mm -hmm. e, była ta to to było jedno Mogłeś brać przypadkowych ludzi, zawozić ich do takiego, wiesz, do takiej miejscówki, skąd nigdy nie wracali. <gry> no i oczywiście Quest z UFO, Quest z listami, ten taki poboczny, gdzie mogłeś sobie znajdować różne rzeczy i tak dalej, tak dalej. No przecież tego jest, tego jest od groma, i odpalając tę grę, jak sobie jeszcze przypomniał, że odpalając tę grę i zagłębiając się w znowu bardziej nawet nie robiąc misji, czy kupiłem sobie ten Downtown Cup i zacząłem jeździć taksówką. chyba no, mogę, mhm. bo przecież mogę, nie? To jest, kurwa, to jest fajny sposób nawet na odstrasowanie się, nawet na zobaczenie, jak to miasto działa i jak to miasto mimo wszystko jest całkiem, całkiem żywe i żyje swoimi sprawami, niezależnie od y, pory dnia. Jasne. I zawsze, się, I zawsze się coś dzieje, i tak sobie pomyślałem później, kurde, grałem w tyle gier od 2013 roku, kiedy wyszło GTA V na PS3, bo to był 2013 rok podejrzewam, i dalej nie ma tak dobrej gry, jeżeli chodzi o klimat, o utrzymanie ruchu jakiegoś tam w mieście i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę nie ma drugiej takiej gry utrzymanej, No wiadomo, że na taką stylistykę też nie ma co patrzeć, bo nie ma w ogóle gier takich jak GTA, bo mało co o tym traktuje, ale mówię o open worldach, tak? Te open worldy wszelakiego typu są wypełnione różnymi rodzajami pierdołami i tak dalej, a tu masz wypełnienie, jakbyś naprawdę brał udział w życiu tego, tego miasta. To tak słowem zakończenia OGTA 5 z poprzedniego odcinka. To teraz może przejdziemy do takiego tytułu, którego ogrywaliśmy obaj. Jakie ogrywaliśmy? Ja wciąż grywamy. Ogrywamy! Go tak. Gramy namiętnie w Lost Ark. Tak. Czyli darmowe MMORPG w klimacie hack/slash. No od firmy Tripod Studios i Smilegate. Zobaczcie sobie, jaka jest różnica. Mamy takiego hmm, New Worlda, który jest płatnym tytułem i który te, Mamy. też jest od studiów Amazonu. Amazonu, mhm. I gra, która w tej chwili ma około 3% swoich. Y, y, ty, tylko około 3% zostało graczy z tego poziomu, który był zaraz po premierze. Serio? W New World'a gra tak mało ludzi? Tak, tak, tak. To jest już koło 30 tysięcy po prostu ee, tych ludzi. Ty, faktycznie. 30 tysięcy. 000... W tym momencie, kiedy rozmawiamy, w grę gra 29 966 osób. Eee, 24 godziny ostatni pik to 31 tysięcy. A w grę grało przecież, ja wiem, milion graczy. No tak. Na premierę przecież. No. Na premierę było w okolicach miliona graczy, nie? Tak. No ale wiemy doskonale dlaczego New World nie radzi sobie tak tak dobrze, ale i tak jest płatny co patrząc na content. porówny, domyślam się, że chciałeś nawiązać do contentu, który tak. jest w Lost Ark i ile, jego, tak, i ile dokładnie jest też contentu tak, i do... mechanik. Tak, dokładnie tak. No, no to porównując ten kontent, to naprawdę ja nie wiem, czy nie powinno być na odwrót z tą płatnością. Oj, powiem tak. Rzeczywiście tutaj można zainwestować też. Bo prawdzi gra jest darmowa, ale oczywiście możesz zainwestować sobie w. tak Abonament, tam powiedzmy tam jakiś tam ten Celestial. Ten Gdzie tam masz różne perki, które. Troszkę ułatwiają, natomiast nie jest to coś, co jest ci niezbędne absolutnie do, do grania i w żaden sposób nie ułatwia ci, że tak powiem, ani walki. To są po prostu takie ulepszacze bardziej życia, taki, taki quality of life bardziej. Tak, co tylko to... mieć na uwadze to, w którym miejscu my się znajdujemy. Myślę, od tego zacznijmy, że mhm. ty wbiłeś 50 level i masz level item około 300. Żeby 270 około. No, masz 270. Ja mam w tym momencie ponad 200 i mam pięć części arki dopiero. Ponad znalezione. 200? Ponad 500, przepraszam. No właśnie. Ponad 500 i mam 5 części arki znalezionych. No ja dopiero dwie. Eee, ty masz dwie, ja mam pięć I właśnie dotarliś, dotarłem do takiego momentu, gdzie po zdobyciu tej czwartej części e, dostałem pierwszy jakby zestaw sprzętu, który wygląda milion razy lepiej i bardziej zajebiście, niż to, co do tej pory znajdowałem z tych różnych takich wiesz, ponazywanych tam przedmiotów, czy żółtych, czy, niebie czy zielonych, przepraszam, czy niebieskich, czy nawet fioletowych, mm -hmm. to ten zestaw, który mam obecnie, to jest zestaw przedmiotów niebieskich. Tylko, że jest możliwość tego honingu, czyli ulepszania. I ten zestaw wygląda już na mnie od samego początku, bo on nie zmienia wyglądu przy honingu, przynajmniej na razie. On wygląda już dużo lepiej, według mnie, niż mój paladyn wygląda dużo lepiej, niż wyglądał wcześniej. I sam fakt tego, że to było na level item, ten level item był tam 302, a ja musiałem dobić do 460, żeby móc się udać do następnej krainy. A teraz potrzebuję 600, żeby się udać do następnej krainy. I myślę, że to jest ten moment, w którym część osób, tak przynajmniej mi się wydaje, mhm. trochę sobie odpuści Lost Ark. Nawet jeżeli nie skończy jego tej tak zwanej fabuły. Panie Hadelku, ja wspomnę ci tylko o jednej rzeczy do tego momentu, którym ja jestem, mhm. sądząc, a ja jestem dopiero na tej, mówisz, trzeciej krainie, czyli tej takiej steampunkowej, po trzeciej po krainie, po, po opuszczeniu po opuszczeniu pierwszej wyspy, na której się znajdujemy na początku. Trzecia po opuszczeniu, ale no to, to by się już zgadzało, no. To biorąc pod uwagę po osiągnięciach steamowych, ile osób dane osiągnięcie zdobyło, to mniej niż 20% graczy dotarło do tego momentu z tą trzecią wyspą. To tylko oznacza, że im dalej grasz i im dalej jesteś, tych graczy też będzie coraz mniej. Bo na tak. każdym etapie oni się po prostu będą wykruszali. Tak, oczywiście. Natomiast nie patrzałbym na Twoim miejscu na osiągnięcia z jednego powodu. Są zbagowane. Na 100%, bo jeżeli ja dotarłem do krainy Rochendal, no. i ta kraina, i dostałem aczivka za, za odkrycie 100% krainy, czy coś takiego. Ale ty zdajesz sobie sprawę z tego, że ja praktycznie każdą krainę, którą odwiedzam, to w momencie, kiedy osiągam, osiągam tam 10 czy 20% danej krainy, to wpada mi aczik za 100% i to jest no właśnie zbudowane. o tym mówię. Właśnie o tym mówię, że to jest Ale też, ja biorę to na przykład pod uwagę aczik na przykład za ukończenie tego turnieju na poprzedniej wyspie. Mhm. I to jest dla mnie taki wyznacznik, że to jest. Tak, ale pytanie, czy jeżeli takie kwesty są. Tak, takie aciki są zbugowane, to czy pozostałe są dobrze odbijane? Rozumiesz? Oczywiście, bo ja miałem taką sytuację, że wpadłem do uwagę... gry. No, dokończ. Jeżeli weźmiesz pod uwagę kilka takich haczyków i większość ma właśnie koło tych tam 19-20% osiągnięcia, to można z jakąś tam pewną dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że po prostu dalej w grze jest tylko około 20% ludzi. Jest to całkiem możliwe, z czego pewnie połowa to boty. Ale na szczęście Amazon walczy z botami, bo z dnia na dzień pamiętasz, jak powiedzieli, że wywalili mil, około miliona botów, tak. to z dnia na dzień kolejki się skończyły do gry. To było z dnia na dzień, to było jak palcem, po prostu pstryk i koniec kolejek. Tak, ja w... w tej chwili już nie ma kolejek. W tej chwili już nie ma kolejki, to jest dobre. Natomiast gadaliśmy od początku, że gra jest free-to-play, tam z mikropłatnościami. Oczywiście, prawda jest taka, że jeżeli grasz codziennie, Dostajesz codziennie, codzienne bonusy za logowanie, które tyczą się wielu różnych mechanik i rzeczy, które cię spotykają w tej grze. I to... ja na początku nawet nie wiem, do czego służy część z tych przedmiotów, które dostaję. Ale uwierz mi spokojnie, ja też do niektórych jeszcze, niektóre jeszcze sprawdzam też w internecie, mm -hmm. bo, bo nie jestem w stanie wyhaczyć wszystkiego, tak? To ta gra, po pierwsze, dla grającego codziennie sobie po trochę nawet, Da masę dodatkowych przedmiotów na przyszłość, mhm. czy nawet te rzeczy do honingu, i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, gra jest tak naładowana kontentem mhm. i tak bardzo zachęca do eksploracji i odkrywania y, kolejnych rzeczy, bo za każde 10% przecież w krainie masz jakąś tam. Y, czasami jest to pierdoła. Czasami jest to jakiś masterpiece. Tak, to jakaś karta. Czasami masz ten World, world Tree Leaves, te tak. liście takie no. jakby. I też sobie odbierasz za to później nagrody u specjalnych tam wędorów. I ta gra jest tak naładowana ukrytymi questami, secret dungeonami, ukrytymi różnymi tematami. Samych Mokoko do znalezienia seedów masz 1200 ponad. No ja właśnie dlatego też jestem... I części nie dostaniesz jestem... na początku. Tak. Tak. Bo na przykład potrzebujesz Song of Miserance, tam jest potrzebna do niektórych zauważywek. Forest Minuet, tak samo pieś o, pieśń jest dokładnie. potrzebna do, mhm. do niektórych właśnie o tej Właśnie o to mi chodziło, tylko źle nazwy powiedziałem. Tak, Song of Minuet. I masz inne różne miejsca, do których się dostaniesz przy spełnieniu konkretnych konkretnych warunków. I... Patrząc na to, jakie to jest, że to jest takie MMO, które wygląda, które jest z rzutu izometrycznego i pokonujesz tam masy przeciwników, szczególnie Chaos Dungeony, które zacząłem robić właśnie po czwartej krainie, żeby się dostać do Rohendel, zacząłem robić Chaos Dungeony i ta gra w Chaos Dungeonach i w robieniu Daily Tasków dała mi takiego kopa, szczególnie w tych dungeonach, bo tam są takie hordy wrogów, że ja się czuję po prostu zajebiście jak w Diablo. A przede wszystkim walka jest tak widowiskowa i tak dobrze zrobiona, że. Po prostu przyciąga i ja myślę, tylko dobra, mam godzinę czasu, jeb, zagram sobie, zrobię sobie jakiegoś dungeona czy dwa, tak? Bo potrzebuję sprzętu do honingu czy części do, do przepalenia i tak dalej, i tak dalej. I to cały czas napędza. A do tego, jak patrząc na fabułę, no dla mnie najlepsze fabularnie wciąż jest ESO, bo ja finala całego nie ograłem, jeżeli chodzi o fabułę 14 online, więc nie mogę ja się powiedzieć. Ja Ja przyszedłem ale... podstawkę i mogę się powiedzieć w samych superlatywach. Ja mam właśnie to samo OS o ESO, bo mm, o, robiąc Morrowinda po prostu no, czapki z głów. Także to nie tylko Morrowind, bo czytałem, że parę tam innych będzie takie, jest takie samo, no i czekamy Aha, na nowy te, dodatek. To, co mówiłeś, i znowu teraz będziemy szpile wciskać, niż w New Worlda? Tak. <laughs> Wracamy. Tak, to co wspomniałeś kiedyś, że, pierwszy, że, że jedna z krain jakikolwiek w ESO. Zawiera więcej mm -hmm. fabularnie jakości niż cały całe niełom. No. To nie była kraina, tylko to był Quest dość rozbudowany w. Właśnie to był jeden z side questów, który robiłeś w Pora I mm -hmm, ten Quest okay. miał właśnie tyle możliwości, znaczy możliwości. Był bardzo rozbudowany, to jedno, ale historia wokół niego rozmowy, te wszystkie dialogi, i tak dalej, dały mi dużo więcej frajdy niż cała fabuła, którą przeżywałem w New Worldzie, którą grałem przecież przez tam około 200 godzin, tak? Więc tak, możemy wbić spokojnie szpilę w New Worlda, że fabularnie się. Oczywiście to jest wytłumaczone, my o tym pamiętamy. No. A mnie tylko boli to, iż czytam sobie te różne pacznodcy patch do kolejnych tych patchów, z New World'a i w zasadzie... Dalej psują nie, więcej niż naprawiają? Po pierwsze, każdy kolejny patch wprowadza nowe bugi czy nowe exploity, które są wykorzystywane przez graczy namiętnie. Oczywiście zamiast naprawiać, to wiesz, autorzy banują konta, mimo że sami to przed chwilą wprowadzili jakiegoś exploita, na przykład, tak? No, dokładnie. Druga rzecz, która mi się w tym nie do końca podoba, jest to, że większość, jak nie wszystkie wprowadzane zmiany w zasadzie skupiają się tylko i wyłącznie na endgame'ie, a dla osób, jakby tak. powiedzieć, nowych, to jest w zasadzie pozostawieni są sami sobie i no, nie ma tego kontentu aż tak dużo, jeśli chodzi o. Bo w pewnym momencie zauważ, że jak już zrobiliśmy. Naj, naj, najdłużej trwało zrobienie pierwszej krainy. Bo każda kolejna, już wiedzieliśmy jak to się wszystko że tak powiem je mhm. i po prostu się szło jak po, przez, wiesz, przez nożem przez masło. Bo już wiedzieliśmy że tak powiem, co w danej krainie robić, jak, jak, jak się poruszać, jak, jak że tak powiem wrogowie się zachowują, etc. I tak dalej. Pomimo tam jakiegoś wzrostu poziomu trudności. No ale to tak no tak, Quest z papaberem na zawsze w naszych serduszkach. Tak, to jest. To jest tak, tak, tak. To było, piękne, to było piękne, tak. No ma trochę takich irytujących pierdołek, poza tym, że jest słaba fabularnie ta gra. Mówię o New Worldzie dalej, bo do Last Arka i jego fabuły nie mogę powiedzieć złego słowa, bo naprawdę fajnie się to, fajnie się czyta te dialogi, fajnie się poznaje te historie, fajnie, fajnie jest jak się znajdzie jakiegoś sekreta, jakąś tam sekretną wiadomość do kogoś, coś i jest takie wow, to jest spoko i ta gra też jest obładowana kontentem po prostu. I to tak turbo obładowana jest tym kontentem. I to jest zajebiste. Więc ja na przykład ja wiem, że do Ciężko się ocenia MMORPGA, tak? Szczególnie kiedy spędziło się w nim 150 godzin, a pierwsze 30 to były kolejki w sumie. Ale mimo wszystko ja mam ten 520, tam czy 530 level item i, i jest po prostu ciągle mało tego tytułu. I nawet uwierz mi, że czasami po ciężkim dniu wolę sobie odpalić Lost Ark i iść do Strongholda, no bo przecież masz tam swój Stronghold, który rozwijasz. Yy, vendorów, którzy tam cię odwiedzają. Możesz go urządzić u mnie po swojemu. Nie byłeś. Nie, nie byłem u ciebie jeszcze. Nie ale ja właśnie... nie zostawiłeś mi serduszka. Dobra przyjdę niedługo. <laughs> w każdym razie. W każdym razie. Widzisz, wybiję mnie z rytmu teraz. Poczekaj, co ja miałem? Aha, już wiem. W każdym razie to, że możesz sobie go urządzić po swojemu, wiesz, tworzyć te żywopłoty, jakieś tam pierdoły, różne rzeczy zdobywasz i tak dalej, i tak dalej. Wysyłasz swoje statki na te różne tam misje. Kraftujesz przedmioty bo przecież crafting jest zajebiście rozbudowany i naprawdę warto się w niego, warto się w niego bawić. Naprawdę jest od groma roboty non-stop i po ciężkim dniu wpadam, właśnie wysyłam statki na kolejne misje, odpalam sobie na Dungeona i tam po prostu te hordy, ten mój paladyn no rozpierdala po prostu jak chce. To jest tak mega przyjemne i zadowalające, po prostu jak hordy tych niemilców wpadają jak muchy. Że to naprawdę to jest super. Dla mnie ta gra, też, jeżeli chodzi o klimat miejscówek, jest tak bardzo zróżnicowana, no bo wiesz, masz rejon dżunglowy, masz rejon właśnie steampankowy, o którym ty mówiłeś. Mi się podoba, wiem, że tobie się nie do końca tam podoba, ale mi się na przykład nie. Nie, szczerze, yy, zaczęło się od początek tej krainy był strasznie niemrawy, Bo mhm. yy, po tym co mieliśmy w tej krainie, tej takiej Kung Fu Panda, że tak powiem, ja to tak nazywam to. Bo nie on... no, turniej w, Szangun, turniej w Szangun to jest kurwa maestrio, nie? Tak, no to wejście potem w ten, od razu w tę krainę steampunkową było takie łagodne bardzo, że tak powiem. Mhm. A jak ci A się tortoik podobał? Tortoik. Jak te małe się? kasnoludki, to to za Zajebiste zajebić. to było. Ej, zapierdzielanie, zapierdzielanie za pomocą wielkiej biedonki, to po prostu jest. No. To później jest też miejscówka, gdzie yy, na tym. na dmuchawcu się przemieszczasz w górę i w dół. Na przykład. O, <noise> naprawdę ta ma tak rabatak, masę różnych takich rzeczy. Ale na mnie, poza tym szangłon, zajebiste wrażenie zrobiła miejscówka z takim starym cmentarzem, z dezolowaną kaplicą. To dostało takiego ciężkiego wajbu diablo i A to takiego. Było już? Wiesz, była, um... była, była, była tam jedno z tym ten, było to z tym cmentarzem. Tak. I tam były takie duchy też, nie? To był jeden z takich tych lochów, takich, takich dungeonów. Nie, 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 to nie, nie Lockdown. Dungeon, to, ty, to jeszcze tam chyba nie dotarłeś w takim razie. A, to może jeszcze nie dotarłem, bo, bo tam jeszcze, właśnie w tam gdzie mówię, mówię to też było yy, takie właśnie, yy, co tymi laserami, tymi, tą lampą taką się zapalało, te, ten, to też był taki klimat. Tak, trochę... też bardzo fajny klimat, ale właśnie ja mówię o takiej miejscówce, że był, to jest coś na zasadzie jakby starego cmentarza, yy, właśnie jakaś tam kaplica zdecydowana jest przy tym i kurde, tak mi się podobała ta miejscówka. To dla mnie to był... Wiesz, czego mi tam brakowało tylko? Tambie brakowało tylko tego, żeby wpaść tam nekrusem jak w Diablo, po prostu przywołać parę szkieletów i rozpierdalać wszystko na swoich tak, drodze. to było? You have my sword and my bow and my axe and your brother. What? <laughs> What? <laughs> tak, dokładnie. Więc y, te różnice, ta, róż, ta różnorodność w miejscówkach i tak dalej. Naprawdę całkiem ciekawa fabuła. To wszystko, plus to, że gra jest taka mocno diablowata, mega efektowny styl walki z niemilcami, świetne projekty dungeonów i bossów, bo to mm -hmm. są naprawdę świetne projekty, to trzeba przyznać otwarcie, że to są zajebiste projekty, to dla mnie jest bardzo, bardzo dobry tytuł, który mogę z czystym serduchem polecić, a logując się codziennie, grając codziennie, zdobywając nawet kryształy, czy mając prima głupiego, tak. Przecież, z którego tam korzystamy. No tak, to ja mam w tym ja momencie właśnie, już ja mam, teraz, ja mam teraz Raz, że jeszcze 20 dni gdzieś Krystal y, Aury, bo dostałem tam 30. Y, I do tego wszystkiego jeszcze, nie dostałem nawet ponad 30, bo dostałem. Jajo około, dostałeś. 30. Dostałem jajo, tak dokładnie. <śmiech> <śmiech> dostałem jajo. Y, Czyli I naszego do tego pe Peta. Tak. I do tego wszystkiego dostaję całkiem sporo kryształów, że za chwilę po prostu sobie kupię znowu krystalowy na jakiś czas. Za te kryształy, które dostaję za grę, tak? Czy znowu wpadnie za chwilę, bo widzę, że oni prowadzą system na że na Prime, raz w miesiącu będziesz coś dostawał, mi się wydaje, z tego. Mhm. I warto jest sobie to. Jeżeli ktoś oczywiście planuje grać albo już gra, to warto pomyśleć o prime, bo w prime teraz z tego co widziałem jest rozpiska, że w najbliższym czasie będą się pojawiać kolejne Kolejne rzeczy do Lost Ark i, yy, i można spokojnie, spokojnie polecić, tak? Różne statki, którymi się przemieszczasz, punkty bifroste, które sobie robisz, yy, teleport polegający na zanuceniu, na takim rogu pios jakiegoś utworu. Yy. Fajny, w ogóle, fajny w ogóle jest w ogóle ten system melodyjek. Tak. Coś yy. jako okaje na czasu, powiedzmy, w graniu na. No wianie różnych melodyj, które mają różne efekty, ale, ale, ale rzeczywiście mi się to podoba. Dokładnie, dokładnie. No i to, czego się tu będę cały czas trzymał, to nie doścignie... Mam nadzieję, że Diablo 4 doścignie widowiskowość skili używanych w grze, które tutaj widzimy. Bo to, co się Paladynem dzieje, to, jest, to wygląda super. Widziałem inne postacie, które gdzieś grają. Też to wygląda super. Naprawdę... Kawał, kawał solidnej gry, więc jeżeli ktoś lubi MMO i tak dalej, to, to polecamy wgryzać się w mechaniki, uczyć się, sprawdzać na internecie, co, co do czego służy, bo czasami może coś nas mylić na pierwszy rzut oka. No jest, naprawdę, jest co robić i myślę, że spokojnie obaj możemy polecić, polecić ten tytuł. Tak, a jednocześnie dla miłośników właśnie robienia 100%. To... O, panie! Ho, 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 ho. Dlatego... Tak jak wspomniałem, ponad 1200 mokokosidów do znalezienia w grze. No ja mam już ponad 360 zebranych, więc. No da właśnie. się. Da się. Ale ja właśnie mówię, ja, ja się w pewnym momencie po prostu zabrałem, zabrałem się za zbieractwo zamiast, że tak powiem, rozwijać postaci. I mimo że mam powiedzmy zbliżoną liczbę godzin do ciebie jednak jestem sporo do tyłu, dlatego że wziąłem się po prostu za, za zbieractwo, tak? Ale ty zmieniłeś później świat na ten, na którym ja gram, i dlatego też. E, fakt, bo ja pierwsze dwadzieścia parę godzin byłem na innym świecie, na innej no. postaci. Tak, to też jeszcze jest. Poszedł na świat bez lootingów. Ja no, stałem w kolejce. Teraz też nie mam. A teraz no, nie no, mamy Masz mniej więcej jakoś tam, jak to się mówi, z, z miesiąc przewagi w graniu, powiedzmy, tak? Biorąc pod uwagę, ile gier ogrywamy, w co gramy i ile czasu spędzamy. No to myślę, że spokojnie miesiąc musiałbym nie grać, żebyśmy doścignął. Może. Może trzy tygodnie. Ale spokojnie, to ja sobie się tak, jak już tak powiem, mam czas. To jest też tak, że nie chcę za, nie chcę zrobić tak, że za, zagram się teraz na, na cudzysłowie na śmierć, a za chwilę grami się znudzi. Nie, to po prostu jest tak, że. Wpadam, trochę sobie pogam każdego dnia, gram też inne tytuły, żeby mi się nie znudziło. No i tak powolutku, powolutku, ale do przodu. No i najważniejsze. To jest najważniejsze. Powoli do przodu. Z uśmiechem na ustach rozpierdolamy hordynie milców. Ja wol <laughs> Dokładnie. Ty chyba w coś jeszcze grałeś, nie? Tak na zakończenie. Tu na. No tak, udało mi się skończyć fabułę. Nowego tytułu od Square Enix ze świata Final Fantasy. O, a... będzie nowość. Nawijaj. A mianowicie Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. O co w tym chodzi i z czym to się je, powiedz mi? Generalnie, w skrócie, jak to sama gra opisuje, jest to jak to jest ładnie określone? Chaotic Alternative Retelling of the very first Final Fantasy. Okej, okay. czyli generalnie dostajemy bardzo podobną fabułę z jedynki. Nie do końca taką samą, ale bardzo, bardzo mocno, że tak powiem, nastawioną na odwzorowanie pierwszej części Final Fantasy w nowej szacie graficznej, z nowymi mechanikami, to jest typowy action e, RPG, no, można powiedzieć, że RPG, ale to jest, to jest typowy akcyjniak e, oparty o system jobów. Silny, mocny atak, e, odpalanie specjali, e, odpalanie kombosów, które sobie możemy ustawiać sami. Znaczy, ustawiamy kombosy w ten sposób, że pod daną kombinację klawiszy jesteśmy w stanie sobie przypisać określony atak. Czyli ten sam atak jedna osoba może mieć na przykład pod XX kółko, druga na przykład L1, L1, L2, tak? Mhm. I możemy się na przykład bawić w takie różne kombinacje tych um, ataków. Mamy te, te joby, takie jak były w jedynce, czyli mamy tutaj mamy podzielone to na trzy kategorie, czyli mamy. Zaraz powiem. ]Right, to ładnie to Bo mamy podzielone to na joby e, trzy poziomowe jest to, są to m, joby tak zwane joby bazowe e, i to jest tam jakiś Mac Lancer Ronin ma, ten maluder e, mamy dalej zestaw klas advanced Polega to na tym, że po rozwinięciu tych bazowych odblokowujemy sobie różnego typu klasy zaawansowane. Typu np. berserker to jest połączenie miecznika i marudera. Wojownik miecznika i ronina. Mnich to jest np. pugilista i lancer. No a potem jeszcze wchodzą te klasy eksperckie które powstają z połączenia klas zaawansowanych. Każda klasa ma 30 leveli. Dopiero w zasadzie wejście w te, osiągnięcie tego levelu 30 pozwala nam w zasadzie tak na spokojnie operować daną, danym jobami na tym, na poziomie, że tak powiem, takim normalnym gry. Natomiast tak, no i przechodzimy kolejne misje. Przechodzimy, każda misja ma na przykład ma wymaga, minimalny poziom wymagania, znaczy minimalny, ma poziom wymagania ekwipunku, czy wyma, może inaczej, nie wymagania, ale zalecany poziom ekwipunku, który powinniśmy mieć, by do danego lochu, że tak powiem, do danego kolejnego levelu wejść. Poziom to jest średni poziom leweli ekwipunku, który mamy założony na swoją postać. I powiem tak, no, jeśli na przykład. opłaca się na przykład wejść na przykład troszeczkę do lochu odrobinę, tam parę leweli na przykład wyższego niż my mamy, dlatego że za chwilę powy, powypadają nam. Przedmioty na, wyż, na wyższy poziom i, na, i nam automatycznie ten poziom pod, podniesie się, tak? Podstawowa fabuła gry to są lewele mniej więcej między od jednego do końcowe. lewele to są w granicach 130. Item level 130. Mhm. Później odblokowujemy sobie po zakończeniu fabuły, odblokowujemy sobie poziom trudności chaos. Na chaosie odblokowujemy, można, możemy sobie odblokowywać limit, tak, tak zwane limit breaki dla poszczególnych klas. Czyli możemy, każda klasa ma trzy takie łamacze limitów. I dzięki czemu możemy doprowadzić naszą klasę, każdą, do levelu 99. Tyle tylko, że Chaos, jak, jak sama nazwa wskazuje, jest pieruńsko trudnym levelem trudności. Alright. To nie jest po prostu tak, że... No, generalnie powiem tak. Można przejść fabułę pierwszą, generalnie, znaczy fabułę podstawki, przejść sobie na spokojnie i tak dalej, i potem robić na przykład, robisz sobie na przykład te same. Te same levele na kaosie. I już pierwszy level, spuszczą ci taki łomot, że się nie pozbierasz. Fajnie. Opcją jest oczywiście, mówię, no to jest kwestia odpowiedniego dobrania tych na tych wyższych poziomach trudności. Trzeba dobrze dobierać joby, Dobrze jest to, dobre jest to, że można zmieniać swoje joby podczas, no w trakcie, w trakcie levelu. Nie, nie trzeba tego robić ani w żadnym save point, ani nigdzie, tylko możemy sobie to robić po prostu w locie, że tak powiem, zmieniać. Na sobie możemy mieć w trakcie walki dwa takie joby, przełączamy się między nimi jednym klawiszem. Każdy job może mieć swój zestaw zbroi, uzbrojenia, więc. Jest tu dużo możliwości dostosowywania tego, tej walki pod siebie. I powiem ci tak, mi się grał w ten tytuł całkiem, całkiem przyjemnie. Planujesz ale... platynować? Wiesz co, ja powiem ci tak. Nie chcę mi się trochę za bardzo po prostu tego. Bo zostały mi tylko i wyłącznie yy, te trofea, które wymagają yy, dobrego opanowania poziomu chaos. Mhm. A mi się powiem szczerze, że po prostu nie chcę w pewnym momencie. No, niemożliwe. No tak, znajdzie jak mało, to dlatego pewnie. Tak ogóle, sobie. Czy tam były w ogóle jakikolwiek znajdziek? No właśnie o tym mówię, że pewnie nie ma za bardzo tego i tak mech. Nie, no wiesz co mi, mi na przykład. Znaczy, hmm, najlepsze jest to, że w pewnym momencie wpadło mi trofeum za ukończenie całej gry na poziomie chaos. O. Kolejne zbogowane trofeum. Tak, dokładnie tak. Dzień takich gier mamy. A najlepsze jest to, że zrobiło mi się to w ten sposób, kiedy zrobiłem sobie, znaczy przełączyłem się na moment na poziom trudności chaos, przełączyłem się znowu na poziom trudności normal, odpaliłem sobie pierwszy level, żeby coś sprawdzić, przeszedłem ten pierwszy level i nagle patrzę, plp plp, wpadło mi trofeum, wiesz, za na przejście na, na poziomie chaos. No ciekawe. Tak, i oni se zdają sprawę z tego, że generalnie jest to zabugowane. Ale podejrzewam, że prędzej czy później zostanie to gdzieś tam naprawione. Teraz póki co korzystajcie, póki możecie. No, natomiast tak. Gra się bardzo przyjemnie, gramy trzema osobnikami w drużynie, sterujemy osobiście tylko jedną. Możemy Piętnastka finala też... też tak miała, dobrze kojarzę? Tak. Ja nie mamy... gram we wszystkie, dlatego się, wiesz, tak podpytuję, bo nie grałem we wszystkie po prostu jedną postacią na polu walki, pozostałe dwie są pozostawione same sobie. Możemy w pewnym momencie tylko zaznaczać, żeby na przykład dana postać, yy, która jest z nami w drużynie, żeby na przykład odpalała jakieś specjale, a jeśli nie będziemy tego robić, to po prostu ona sama będzie atakowała wroga, jak uzna to, że tak powiem ta stosowne. Towarzyszy będzie czwórka, oprócz głównego bohatera, będzie czwórka głównych postaci, czwórka postaci dodatkowych, z czego w danym momencie możemy wybrać sobie dwie, czyli w sumie trzy postacie w dużej nie są. Mhm. No i na początku każda z tych postaci pobocznych ma tylko jakieś tam określone klasy podstawowe. W trakcie fabuły będziemy im odblokowywali klasy wyższe, w związku z tym też one będą mogły sobie rozwijać swoje umiejętności w bardziej zaawansowanych właśnie sztukach walki. Okej. Okay. Długo zajęło Ci przejście fabuły? Wiesz co? Nie. To było ze 25-30 godzin. Nie, nie. Koło 25 godzin. Tak mniej więcej liczę. I... Czasem musiałem trochę pogrindować na zasadzie, żeby trochę sobie ekwipunku na przykład dobić Nieco wyższego, ale nie zdarzyło mi się, żeby musiał, musiał jakąkolwiek misję przechodzić więcej niż jakieś 5-6 razy, żeby, żeby mieć lepszy kwipunek, Więc to nie jest jakaś olbrzymia liczba powtórzeń. Mhm. Zatem pierwsze przejście danej planszy zazwyczaj zawsze jest najtrudniejsze, bo nie wiemy, dokąd pójść, gdzie się, co zrobić, i tak dalej. Były już w pewnym momencie misje, które pie za pierwszym razem przechodziłem 20 minut. Za drugim, za trzecim, za czwartym razem na przykład w trzy minuty. Bo wiedziałem na przykład, że w ten korytarz nie ma co pójść, bo tam jest pułapka. W ten korytarz nie ma co pójść, bo tam nic nie ma. Wystarczy przejść tędy, tutaj spać, tutaj gdzieś wejść. O, tu mamy mhm. drzwi do walki z bosem, Podchodzę do bossa chlast, chlast po bosie. No, to fajnie. To dobrze. Nie, luka no, jest całkiem miła <coughs> i przyjemna, powiem. Mhm. Można Ten normal, grać... na którym grałeś, taki lightowy? Yy, tak. No, no, wiesz, no, skoro mi nie stawił trudności, no to raczej... Ale nie no, ile lat grasz, więc wiesz i w finalach też siedzisz, także tutaj nie ma co. Nie, bezproblemowo, bez że tak powiem, radziłem sobie na tym poziomie trudności. No to dobrze, czyli polecasz? Karma's Chaos to jest już... Ona ma kooperację, tak? Że jakbym ja chciał w drugą tak, postacią tak, czy coś, tak, tak. coś innego ktoś to spoko. No to fajnie też. To też dobre rozwiązanie. Czyli co, polecasz? Tak, tak polecam. Polecam listę. Polecam, tak. Jak mogliście usłyszeć dzisiejsze gry, o których rozmawialiśmy, raczej obaj Wam mocno polecamy. Myślę, że miło spędziliście z nami te niecałe półtorej godziny. Tak więc, yy, Michał Emil Jankowski. Pozdrawiam i do usłyszenia. I Krzysiek Kader Tałajczyk. Zapraszamy na następny odcinek. I do usłyszenia wkrótce. A jeżeli ktoś z Was ma gdzieś dostępny w jakimkolwiek możliwym formacie i pliku, cały sąd kabaretu, tej wiecie, gdzie nas znaleźć. Trzymajcie się. Dobrej nocy. I stop.